teraz pytanie drugie. Wybór akcji do zakupu. Jeżeli eksploracja danego systemu pokazuje kilka lub kilkanaście potencjalnych wejść, to jak dokonać najlepszego wyboru? Czy tylko position score, co ewentualnie byś polecił do stosowania? Czy są jakieś inne metody? Zaznaczam, że chodzi o system, a więc wybór powinien być systemowy, a nie uznaniowy. Jeżeli wybór ma być systemowy, to jest tylko position score, ale oczywiście jaką tam przyporządkujemy liczbę i z czego ją wyliczymy, wynika z bardzo wielu rzeczy. Możemy oceniać chociażby siłę względną danej akcji, możemy oceniać nasz sygnał już konkretnie pod kątem jego siły, że niektóre sygnały inwestycyjne mają zdefiniowane, czy są silne, czy są słabe, mają wręcz zdefiniowaną skalę swojej siły. I takie coś możemy zawrzeć w position score. Tak mówię, tylko position score, bo to jest zmienna, która przyjmuje liczbę, ale jak wyliczamy tą liczbę, może być bardzo skomplikowane.